got a casualty here. Hey, I think she what was the hell you boys up to? That's her, all right. Zoe Baker. She's still breathing. Call in to HQ. Did you say Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We're Zoe! Here to help. So everything. What in God's name have you done? Sir. Whoa! Stop! Stop! Oh my goodness, Zoe. What the hell do they do to you? Listen to me. We're here to help. No. I don't believe you, boy. Tell me, what kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are with all these monsters running around here? Tell me, where did they come from? It's not what you think. You don't understand! Well, I don't understand! You see that girl back there? Look! That there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you ain't gonna kill my family! Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake! She's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside. Okay. There's a cure. You're lying to me. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Where? They took it to an old shack, not too far from here. It's there. I swear. Obyś nie kłamał, żołnierzyku. Witam was bardzo serdecznie, rezydenci zła, w ostatnim już fabularnym DLC do gry Resident Evil 7. Poprowadzimy sobie tutaj samego brata Jacka Bakera. Joe, niczym Ham spod remizy, rozwiązuje wszelakie swoje problemiksy za pomocą gołych pięści. Więc jeśli chodzi o uniwersum Resident Evil, przyznam szczerze, że będzie to ciekawe doświadczenie. I tak, Joe ma bardzo ważne, istotne jedno tylko zadanie w tym DLC. Jak już mogliśmy wywnioskować z pokazówek, musi on uratować swoją bratanicę Zoe, która została zwapniona przez Evelyn, ale jeszcze nie do tego stopnia, co na przykład koleżanka Marguerite z podstawki. Więc istnieje szansa, żeby uratować tutaj Zoe, wyleczyć z zarażenia pleśniokiem typu E. Dokładnie, nie dykaj nic, nie bój się, zaraz tutaj coś poradzimy. Joe jako pustelnik, gość żyjący na uboczu, tak stawia na totalny minimalizm. Od tej głównej rodziny troszeczkę się odciął. Jak wiemy, miał on pewne złe doświadczenia, ogólnie przez całe życie rywalizował ze swoim bratem, więc zbytnio mocno się nie dogadywali. No ale rodzina to świętość. I co najśmieszniejsze, Joe ma tutaj troszeczkę kilka trofeów w swojej chałupce i śmiać mi się z tej głowy pleśnioka. Taki bidulek. Dobrze, notatka. Jak nas tutaj informuje, aligatory, stwory i tak dalej stanowią dla nas zagrożenie. I według jego myślenia to USIA przeprowadza swoje niecne eksperymenty na okolicznych mieszkańcach i zwierzętach. No, kombinując coś na boku, że tak powiem.
Dobra, no nic, nie zagłębiajmy się już w to, ciśnijmy sobie do przodu, bo zbytnio refilek tutaj przedłuża i zanudza. Chałupka bardzo ciekawa, skromna, mamy tutaj jakoś zbiornik na wodę, no i oczywiście tojka, gdzie możemy przysłowiową dwójeczkę sobie strzelić. Mamy oczywiście skrzynię znaną z podstawki, możemy zrobić save'a, tego na razie nie będziemy robić, oraz przysłowiowy worek treningowy. Jak możecie już się domyśleć, w środku jest pleśniok. Proszę ja cię bardzo, możemy różne tutaj kombinacje, kolego Joe'em, wykombinować. To musiało go boleć. Obrazek taki rysunkowy to jest też z podstawki, pamiętam, że Evelyn taki rysowała. Tak więc kapką to leniuchy. I kapką, kurwa, ja was tutaj muszę opierdzielić, bo strasznie mi się nie podobało to, że podczas tej pokazówki, tak, z tymi dwoma żołnierzami, Jones napierdzielał ich gołymi pięściami po tych maskach. Dla mnie to takie sztuczne i takie nienaturalne, ale dobra, nie będę się tutaj już szczepiał. Ciśniemy do przodu. Musimy dostać się do szopki. Ojojoj, tam jakiś stwór. Raczej to chyba nie był pleśniok, a bardziej aligator. Siła kamienia, siła Christophera. Ogólnie kombinacja jest taka: prawa, lewa, prawa, lewa, i wtedy jesteśmy w stanie pleśnioka ukatrupić bardzo szybko. Wywala on się na glebę, no i bios gondios. Kolejna dobra koncepcja to podchodzić ich od tylca. Bez skojarzeń, proszę, z boczuchy. O tak, chemikalia wezmę. Podobizna boksera. A co to za laleczki wudu, refilku? Jeśli zdobędziemy taką, jest jeszcze inna, wtedy Joe będzie ze zwiększoną siłą napierdzielał tutaj pleśnioki. Każda laleczka to 1% do siły. Jakby to też głupio nie brzmiało. What the... Ajajajajaj. Jesus Christ. No, pleśń przejęła tutaj naprawdę sporą kontrolę. Rezydenciaki, wsłuchajcie się w tło teraz. Dobrze, o co ci chodzi, refilku? Mianowicie, ten utwór dźwiękowy, który właśnie teraz słyszymy w tle, to... Jeśli graliście w Resident Evil 3 Remake podczas eksploracji Raccoon, gdzie mogliśmy latać po tych sklepikach prawie że na początku gry, wtedy leciał właśnie taki znany motyw muzyczny, a propos. Więc po raz kolejny udowadnia to, że Capcom to leniuchy. No ale jestem w stanie im to wybaczyć, bo akurat ten music w tle jest bardzo interesujący. Nadaje tego klimatu. Mroczności. Ten to dostał w zęby. Moglibyśmy sobie tutaj rezydenci ich wymijać. Ale po co? Nie odbierajmy sobie tej satysfakcji nawalania pleśnioków po papie. Więcej ich tutaj nie ma. Widać, że Joe sporo miał tych gratów i sporo do tej szopki właśnie zwalał. Co jest ciekawe i istotne. Ojojoj, co to za siła, że kurnasz kładzie drzewa na ziemię. No. A cóż tu za Meksyk? Patrzcie, ile aligatorów. Aligatory też są zarażone właśnie grzybnią, więc dlatego są takie duże, to znaczy ogólnie aligatory są duże, ale mają tyle siły i potęgi w sobie. What the hell is going on in here? All right, now just let it work. Ogólnie YouTube to powinien wszystkie kurna moje filmy z Resident Evil 7 zblokować. Dawanie w żyły i te sprawy. God damn it! Why ain't it working? It wasn't full, was it? It won't be enough. She needs a full dose to heal completely. There's more at our base. Just untie me, and I'll take you there.
Please! What base? Kurna. To było mocne, trzeba przyznać. Jeden z mocniejszych motywów. Jak patrzę na tego żołnierzyka, to tak mi się kojarzy policjant z Resident Evil 2 Remake, gdzie go tam też przepołowiło. Creepy. Ciekawa bandera, ciekawa flaga. Z podstawki może wam się kojarzyć. To dosłownie. Tu się, Joe, z tobą zgadzam. Jak rzadko kiedy, tak teraz się z tobą zgodzę. Ostrożniej troszeczkę, kurna, z tą kobietą, co? No, jedna z takich ciekawszych i mocniejszych, w mojej opinii, pokazówek. No i oczywiście prześladowca, no to z automatu mi staremu dinozaurowi kojarzy się wujcie Nemezis. Nie mam bladego pojęcia, Joe. Looks like somebody left the lights on. That's good enough for me. Oczywiście wiadomo, że to Blue Umbrella wszystko tutaj postawiła. To oni są za to odpowiedzialni. Chociaż śmiać mi się chce, że Joe jako gość, który tutaj zamieszkuje te okoliczne tereny, no nie widział tego przez ten cały czas. Don't you worry, Zoe. Just a little further. A dosłownie kawaler ucieknie. No i też może was zastanawiać, dlaczego właśnie Joe znalazł może Zoe, tak? Zoe mogła gdzieś pójść w cholerę w pyzdu, nie wiadomo gdzie się skierować, ale właśnie mi się wydaje, że w tej przypływie bezradności, tego, że nie wiedziała co ze sobą zbytnio mocno zrobić, właśnie chciała udać się do swojego wuja, który może no, w jakiś sposób by ją tam, wiecie, wspomógł. No i właśnie a propos uratował. No i Zoe, przyznam szczerze, że w tym świetle księżyca twoje walory eksponują się bardzo przyzwoicie. Nie no dobra, to już tutaj pies do lamento tworzę. Bardziej mi chodzi o to, że to atrakcyjna jest laska. Bo w podstawce, no to tak zbytnio powiem wam szczerze, bardziej obstawiałem Mię, jeśli miałbym wybierać. No ale dobra. Spuśćmy na to kurtynę milczenia. Now just you wait here. I'll be back with something to make you better. Ja wiem, że zbytnio logiki się nie ma co tutaj doszukiwać, ale nie jest to zbyt mądra decyzja, żeby zostawić tutaj żywą personę w towarzystwie kolegi tutaj pana Alligatora. Czy ja o czymś kurła, może nie wiem. Ale nic, przez te drzwi się nie dostaniemy, pan Alligator sobie poszedł w peace yet, ale my musimy jeszcze jedną rzecz sobie tutaj rezydenciaki wziąć, bo oczywiście wujcio refill a propos zapomniał sobie, bo tutaj mam ukrytą właśnie pacynkę, szmaciankę, jak zwał tak zwał, podobiznę boksera, o, jeszcze zdobędziemy taką jedną, tylko że z czerwonymi takimi właśnie rękawicami bokserskimi. Co ja mogę tutaj zrobić? Weźmy sobie właśnie przedmioty lecznicze, wytwórzmy. Mamy tutaj również stworzonka, które Joe może znaleźć po drodze. Są one jak roślinki te podstawowe, mało życia same w sobie nam regenerują, no ale w sytuacji podbramkowej warto się nimi tutaj wspierać. Pobawmy się niczym w Metal Gear Solid. O tak.
Jeszcze jedna rzecz w ekwipunku, której chyba wam nie pokazywałem. To jest właśnie notatnik tutaj Joe'a. No, z fajnym tutaj logo. LCS. Możemy sobie go tutaj przeczytać i tutaj mamy opisane, co mamy robić. Taki tutorial, taki samouczek dla nas, nobów, gdy odpalamy to po raz pierwszy. Ale spoko sprawa. Kojarzy mi się tylko z poradnikiem przetrwania Christophera. No, easy. Bądź grzecznym leśniokiem. O kurwa. Dosłownie wbił go w glebę. Tak, tu jeszcze mamy, o, mikroskop, mamy pędraczka i możecie zwrócić uwagę, że sporo tutaj jest notatek na temat pani Evelyn. Nie wiem, po co oni aż tego wydrukowali tutaj, ale spoko, bo kilka takich właśnie o przypitek wykorzystałem w swoich filmach. Dobrze, mniejsza z tym. Oj, 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 oj. No, pytanie teraz, czy trafię. Aż się wzdrygłem. Pleśnioki tutaj, pajęczaki, ogólnie wam mówiłem, że są bardzo mocno przerąbane, ale w tym DLC, no to już w ogóle. Za pomocą gołych pięści momentami czasami jest strasznie ciężko je pokonać. Bierzmy to, brykniemy sobie tu. I tu już mamy troszeczkę takie sensowniejsze ala pseudo laboratorium. Wiele tutaj nie ma, ale weźmy sobie te chemikalia, tu mamy jakąś notatkę. Rozkazy są następujące do wykonania natychmiast. Dobrze. Dokładnie. Chłopaki się przenieśli na kołowiec. Tutaj coś... Nie czuli się swojo! Kurna, z takim potworem? Na gołe pięści? Joe, ty chory... Och, zasrańcu! Oż cholera, jaki skoczny, jaki bryczny. Wow, troszeczkę nie pokazałem klasy, no ale się udało, rezydenciaki. Wystarczy, że go sobie tutaj położymy właśnie na glebę i olejemy ciepłym moczem. Ale do tego pana jeszcze oczywiście wrócimy. Zwróćcie na jego design. Design jest bardzo zajebisty. To jest zlepek takiej kupy dosłownie pleśni, mięcha, no wszystkiego, co kurna leżało gdziekolwiek. I tych robali, skolopendry, jakieś właśnie pędraki, glizdy. Aż mnie na żygu zbiera. Oż ty kurwo. Nie będę na niego marnował czasu i sił. Tym bardziej rezydenci zdrowia. Chociaż śmiesznie to jest, że on tutaj taki zrobił odwrót, manewr, że poszedł sobie. A dobra. To ty, Joe, iść, spotkamy się jeszcze. No nic, co my tu jeszcze mamy? Będziemy sobie pędraczka, tu jeszcze pod kamienią mamy raczka. Zobaczymy, ile zdrowia nam tutaj właśnie taka... taki jeden robaczek podnowi. No i dobrze, na strzała to jest akurat. Podobizna boksera. Dobrze, rezydenci, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj razem ze mną, że oglądaliście ten właśnie epicki film. Troszeczkę mogłem się zagmatwać, troszeczkę mogłem pośmieszkować, ale ogólnie wydaje mi się, że całkiem przyjemnie spędziliśmy czas. Do zobaczenia, do usłyszenia, rezydenciaki, w kolejnym filmie z DLC do Resident Evil 7 i oczywiście nie tylko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o bracie samego Jacka Bakera i ogólnie o koncepcji tego DLC. Będę bardzo wdzięczny. Bios muchachos. Żegnam się z wami ja, Mr. Rem. Hej! Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! She's infected! She's dying! And we're both gonna fucking die! Well, I don't understand!